Obecnie jesteśmy w stanie złagodzić objawy wielu chorób lub całkowicie je wyleczyć za pomocą odpowiednich leków. Pacjenci mają do dyspozycji leki, które na przykład obniżają ciśnienie krwi, stężenie glukozy we krwi lub leczą nowotwory. W Stanach Zjednoczonych każdemu pacjentowi przepisuje się średnio 12 różnych leków rocznie, a osobom po 65 roku życia nawet do 28 różnych leków. Ponieważ wszystkie leki mogą powodować działania niepożądane, lekarz musi zawsze indywidualnie ocenić, czy u danego pacjenta korzyści przeważają nad potencjalnymi zagrożeniami. Działania niepożądane bywają bardzo zróżnicowane. Mogą przyjmować postać łagodnych objawów, np. nudności, bólu głowy czy wysypki, ale mogą to być również poważniejsze problemy, np. zaburzenia rytmu serca lub uszkodzenie wątroby. W najgorszym wypadku działania niepożądane mogą być nawet śmiertelne. Często nie da się przewidzieć, czy po zastosowaniu danego leku wystąpią działania niepożądane. Wpływ na ich pojawienie się mogą mieć np. indywidualne predyspozycje genetyczne. Działania niepożądane mogą również wystąpić wskutek interakcji z innymi lekami lub żywnością. Niestety, możliwości ich wystąpienia nie da się całkowicie wykluczyć. Na szczęście, ciężkie działania niepożądane występują dość rzadko. Innymi słowy, więcej pacjentów odnosi korzyści z leczenia niż cierpi z powodu ciężkich działań niepożądanych. Przed przyjęciem leku pacjenci powinni zawsze poznać korzyści i potencjalne ryzyko związane z jego stosowaniem. Dlatego zawsze należy uważnie przeczytać ulotkę dołączoną do opakowania, w której opisane są możliwe działania niepożądane. W razie konieczności należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. Rozmawiając z lekarzem, należy zawsze pamiętać o poinformowaniu go o innych przyjmowanych lekach oraz ewentualnych chorobach występujących w rodzinie. I zawsze należy przyjmować tylko te leki, które zostały dobrane indywidualnie dla danego pacjenta. Wszystkie dopuszczone do obrotu leki są starannie przebadane pod kątem działań pożądanych i niepożądanych. Dane te są stale gromadzone również po wprowadzeniu leku na rynek. Zebrane informacje są następnie umieszczane w ulotce dołączanej do opakowania, aby ułatwić pacjentom poznanie korzyści i zagrożeń związanych z przyjmowaniem leku. Pamiętajmy, zawsze należy zapytać lekarza lub farmaceutę o korzyści i zagrożenia związane ze stosowaniem przepisanego leku. W razie pytań lub wątpliwości, odpowiednie informacje można znaleźć na stronach internetowych Krajowych Organów do Spraw Zdrowia. Odpowiedzi na nasze pytania może także udzielić lekarz lub farmaceuta. Nie bójmy się pytać, jeśli mamy wątpliwości. Bardzo ważne jest, aby pacjent dokładnie rozumiał, po co przyjmuje przepisany lek, w jaki sposób ten lek działa i jakie jest ryzyko wystąpienia działań niepożądanych.